Nowogrodziec to nie tylko miasto, to gmina, gdzie ludzie uprawiają ziemię, hodują zwierzęta. Aby mogli swobodnie i suchą nogą dotrzeć z gospodarstw na swoje pola i pastwiska, powstają asfaltowe drogi. Jesteśmy w miejscowości Zagajnik, gdzie była remontowana droga, która nie była tak naprawdę remontowana już przez kilka lat. Droga ta została zrobiona w technologii asfaltowej o długości 240 metrów i szerokości 3 metrów. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych i uzyskaliśmy też dofinansowanie z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55 tysięcy. Drogi remontowane są nie tylko blisko centrum Nowogrodzca. Inwestycje dotarły na peryferię gminy, tam, gdzie mieszkańcy dawno nie widzieli ciężkiego sprzętu budowlanego. Droga w Zagajniku kosztować miała według planów 55 650 zł. I tyle dał Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Po przetargu cena wyniosła 42 tysiące złotych. Wykonawcy walczą o kontrakty z samorządami, proponują niższe ceny, a samorząd oszczędza. Znajdujemy się w miejscowości Kierzno, gdzie była robiona droga w technologii asfaltowej, tak jak poprzednia też w Zagajniku. Droga ta ma długości 100 metrów i szerokości 3 metry. Do przetargów zgłasza się dużo wykonawców, zatem urząd ma w czym wybierać. Choć wiadomym jest, że przy tego rodzaju inwestycjach liczy się cena. Wygrywa ten, który chce za swoją pracę najmniej. Była nieremontowana bardzo, bardzo długich lat. Odcinek to jest drogi wybudowanej gminnej, która łączy się z drogą powiatową. Był to odcinek bardzo mocno nam potrzebny, dlatego że to była jedna wielka kałuża. Wyjazd z tej drogi gminnej na drogę powiatową to było bardzo duże utrudnienie dla dzieci, dla rowerów, dla samochodów, dla wszystkiego. Teraz jest to odcinek krótki, wybudowany, ale bardzo pięknie zrobione i bardzo nam to potrzebne. A teraz Milików, gdzie do końca lipca powstanie zupełnie nowa droga prowadząca na pola i do gospodarstw. Długość drogi wynosi 345 metrów, natomiast szerokość na jednym odcinku, na początkowym odcinku 3,5 metra, natomiast w dalszej części 3 metry. Tu po skończonej inwestycji też będzie asfalt położony i jest to tak samo jak poprzednie dwie drogi, droga dojazdowa do gruntów rolnych. Wszystkie drogi mają systemy odwadniające, a podbudowa i warstwy asfaltu gwarantują, że nie rozpłyną się przy byle ulewie.